Na kładce OneUI 6.1, która zawitała wraz ze smartfonami Galaxy serii S24, zabrakło jednej funkcji, która dla niektórych z nas wpływa na wygodę korzystania ze smartfona Galaxy. Mianowicie, jeśli przejdziemy do ustawień paska nawigacji, to w OneUI 6.1 w gestach przeciągania zauważymy mniej opcji, a konkretniej brak możliwości ustawienia gestów przeciągania od dołu, z których jeszcze w OneUI 6.0 mogliśmy korzystać. I aby je przywrócić, będziesz potrzebował do tego aplikacji GoodLock, którą pobrać możesz z Galaxy Store. W aplikacji GoodLock przejdź do modułu Navstar. Teraz upewnij się, że dla sekcji gestów przeciągania ten moduł jest włączony, a następnie włącz opcję dodatkowych ustawień gestów. I teraz, jak wrócisz do ustawień paska nawigacji i klikniesz więcej opcji, to zauważysz możliwość włączenia gestów przeciągania od dołu. Jeśli akurat tego rozwiązania szukałeś, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i mam nadzieję, że Samsung przywróci możliwość w normalny sposób ustawienia tych gestów przeciągania. Natomiast jeśli nie i był to zamierzony ruch, to zabraknie tej opcji również na kolejnych urządzeniach, które dostaną aktualizację do OneUI 6.1. No ale po obejrzeniu tego materiału już wiecie, jak je przywrócić. Do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.